Znakomici krakowscy muzycy Tomasz Drabina i Bartosz Będkowski, mistrzowie rzemiosła artystycznego, przywitali Państwa niezwykłą muzyką. Muzyką, która dzisiejszego wieczoru będzie dla nas wszystkich szczególnym przeżyciem, tłem, inspiracją do niezwykłego widowiska malowane muzyką. Z wielką przyjemnością zapraszam Państwa na niecodzienne wydarzenia artystyczne. Performance Kazimierza Pomagalskiego, wybitnego artysty o światowej sławie. Pan Kazimierz Pomagalski urodził się 24 lutego 1938 roku w Lipsku. W latach 1958-1964 studiował w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych we Wrocławiu, gdzie w 1965 roku uzyskał dyplom. Od 1981 roku mieszka i pracuje także we Francji, a jego prace są znane w wielu krajach świata. Pan Kazimierz Pomagalski uprawia malarstwo, rysunek, grafikę projektową i realizował szkło artystyczne. Ma na swoim koncie ponad 80 wystaw indywidualnych, między innymi w Szwecji, Hiszpanii, Francji, Belgii, Niemczech, Holandii, Syrii, Anglii, Austrii, Włoszech i Szwajcarii oraz oczywiście w Polsce. Jego prace znajdują się w Muzeum Narodowym
i Muzeum Architektury we Wrocławiu, w Muzeum Narodowym w Warszawie, a także we Francji oraz zdobią kolekcje prywatne na świecie. Poza Europą można je odnaleźć m.in. w Kolumbii, Syrii, Kanadzie, Stanach Zjednoczonych, Australii i Japonii. W 2011 roku jego prace były podziwiane w Lipskim Centrum Kultury. Wernisaż zgromadził wielu gości i był znaczącym wydarzeniem artystycznym w naszym mieście. Związany ze swoim rodzinnym miastem Lipskiem, jest wielkim ambasadorem sztuki, swoim dorobkiem artystycznym promuje nasze miasto na całym świecie. Pan Kazimierz Pomagalski jest laureatem wielu nagród krajowych i zagranicznych. Bardzo proszę Państwa o powstanie. Szanowni Państwo, mam zaszczyt i honor odczytać akt nadania tytułu honorowego obywatela miasta Lipsko. Szanowny Panie Kazimierzu, Rada Miejska w Lipsku uchwałą nr 22/173 z 2012 roku z dnia 24 września 2012 roku nadaje Panu Kazimierzowi Pomagalskiemu, artyście plastykowi, honorowe obywatelstwo miasta Lipsko jako wyraz najwyższego wyróżnienia i uznania. W podpisie przewodniczący Rady Miejskiej Marek Łata, burmistrz miasta Jerzy Pasek. Serdecznie dziękuję. Spodziewałem się, no to mógł się spodziewać. Proszę Państwa, ja już tyle dziesiąt lat już jeżdżę po świecie, spotkałem, nie wiem, setki malarzy, kolegów, ale żaden nie miał takiego Lipska jak ja. To jest rzadka sprawa, naprawdę, żeby swoje miasto upomniało się o kogoś i żeby potrafiło tak pięknie, no nie wiem jak powiedzieć, no honorować ten mój wysiłek, no bo przecież to jest, jak się zaczyna, jak się w ogóle to wszystko robi, to wszystko jest wielka niewiadoma. No później zależy od wielu składników, szczęścia, nie wiem, no, odwagi i no dochodzi się do jakiegoś rezultatu, ale ten rezultat nie zawsze u moich kolegów jest zauważony i często bywało wcześniej i teraz nawet, że wcześniej umierają, że nie mają jakiś medal. Naprawdę. Jeszcze raz powiem. Proszę Państwa, byliśmy świadkiem dzisiaj niezwykłego wydarzenia, bowiem Pan Kazimierz na naszych oczach dał poznać kunszt swoich zdolności artystycznych. Przyznam szczerze, że jestem pod ogromnym wrażeniem z Panem Przewodniczącym, siedząc blisko, cały czas byliśmy w napięciu i nawet po cichu szeptaliśmy do siebie, zastanawiając się, co artysta wymyślił. Co on w tej dali gdzieś tam w przestrzeni dostrzegł. Ja myślę, że każdy na swój sposób dopatrywał się właśnie w tym namalowanym na naszych oczach obrazie czegoś takiego od siebie, prawda? Bo na tym polega sztuka właśnie, bo to nie jest martwa natura. To jest coś takiego, że trzeba sobie wyobrazić resztę, dopowiedzieć, co artysta chciał wyrazić przez to na
naniesiona na płótnie. Dziękuję bardzo. Gratuluję jeszcze raz. Jest tam ogromnie, ogromnie miło. Życzymy zdrowia i wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Oby twórcza pasja nigdy nie ustępowała. Jestem kolegą Kazimierza z lat szkolnych. Kończyliśmy razem szkołę średnią w Radomiu. Już w latach szkolnych często takie docinki prowadziliśmy. To wy jesteście z Lipska. Już wtedy utkwiło nam to pochodzenie, ten związek nie tylko jego, ale tu obecnego brata Adama właśnie z tym miastem. I wiele razy mówił, byłem w Radomiu, to dlaczego nie wstąpiłeś do nas? Bo musiałem pojechać do Lipska. Inni może by napisali, że urodzili się w Polsce. Jemu to taka informacja nie wystarczyła. Jemu wystarczyła taka właśnie informacja, że urodził się w Lipsku. Stąd gratuluję Radzie Miejskiej, panu burmistrzowi, że to jest strasznie trafny wybór. Nie tylko za te osiągnięcia, ale za to, co pokazałem na co dzień, jako człowieka związanego z tym środowiskiem. Ale chcielibyśmy, żebyś Kazimierzu o tym Radomiu nie zapomniał. I dlatego wręczamy ci dzisiaj fotografię z tego miasta, na którym znajdziesz swój dom na ulicy Rywańskiej, bo właśnie tam zostało też zrobione zdjęcie. Poznasz te ulice, poznasz, którym na randki wybierałeś się ze swoimi dziewczynami. Witam Państwa, Szanowny Panie Kazimierzu, Szanowni Państwo, przyłączając się do życzeń i gratulacji złożonych przed chwilą na Pana ręce przez moich znakomitych przedmówców, pozwolę sobie odczytać króciutką treść dyplomu okolicznościowego stosowanego z okazji dzisiejszego wydarzenia przez władze pożarnicze naszego powiatu. Pan Kazimierz Pomagalski. Z okazji uroczystego wręczenia tytułu honorowego obywatela Lipska oraz koncertu Malowanie Muzyką w imieniu strażaków powiatu lipskiego składamy serdeczne gratulacje oraz życzymy wszelkiej pomyślności, satysfakcji zarówno w pracy zawodowej, jak i w życiu prywatnym. Szczególnie serdeczne pozdrowienia kierujemy pod adresem Pana Najbliższych. Ze strażackim pozdrowieniem Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku, młodszy brygadier Tomasz Krzyszkowski, prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Lipsku. Dwa słowa. Pan Kazimierz nigdy nie przeżywał takich rzeczy. Tyle prezentów, tyle hołdów, tyle miłych słów. Nie wiem jak dziękować. Chciałem podziękować przede wszystkim władzom miasta, panu burmistrzowi. Chciałbym podziękować oczywiście LCK, Lipskiemu Centrum Kultury. Naprawdę jest wspaniale prowadzone i jest dużo imprez i naprawdę cieszę się bardzo, że się załapałem już na to. Chciałbym serdecznie podziękować wszystkim Państwu, którzy przybyli, a szczególnie mogę powiedzieć tak, tym, którzy przyjechali z daleka. Bo są i ci, którzy przyjechali z Warszawy, mam przyjaciół z Biłgoraja i coś wspaniałego. Naprawdę czuję się dzisiaj jakoś tak, można powiedzieć, lekki, no nie wiem, czy nie pofrunę, bo za dużo jest tego wszystkiego. No, mam nadzieję też na koniec, że ja wiem, no to malowanie, no po prostu... Tak się zaczyna obraz, tak wygląda, no chciałem pokazać, bo to okazja specjalna, więc chciałem trochę odmistyfikować, jak gdyby powiedzmy całą ten proces twórczy, bo na początku to jest po prostu zabawa z kolorem. I to przypomina, zresztą wziąłem przykład z dzieci, którzy się bawią kolorem wspaniale, bo oni sobie nie kalkulują, że tu błękit, tam czerwień, tu coś innego. Po prostu bierze kolor i zasuwa. I to naprawdę była świetna wskazówka dla mnie, bo szczególnie pamiętam ten moment po studiach, kiedy już nie było zadań, nie było profesorów. No co robić teraz? Jestem sam. Nie będę miał, nie wiem, egzaminu.
i sprawdziałem. No więc rzeczywiście, jak bym powiedział, coś mnie kupnęło i sobie przypomniałem zabawę kolorami, ale w sposób najbardziej prosty, jaki tylko można sobie wyobrazić. Później dopiero się nakłada na to w dalszym działaniu to wszystko, co się człowiek dowiedział o sztuce, co się nauczyłem, czego się nauczyłem na studiach i tego, co się podpatrzyło u wszystkich innych dookoła. Bo przecież korzystamy z naszej tradycji no, pełnymi garściami. Mamy naprawdę wspaniałą epokę, gdzie i można się przemieszczać, i można zobaczyć to na własne oczy, coś, o czym się słyszało, bo to się widziało w jakiejś reprodukcji. I to jest zupełnie inne przeżycie. To jest nieporównywalna sprawa. Naprawdę. Tyle na dzisiaj. Dobrze. Dziękuję jeszcze raz serdecznie bardzo wszystkim. Drodzy Państwo, dzisiejsze wydarzenie.